Gdzie wypala się jeszcze oryginalne kaszubskie dzbany? Gdzie uciera się tabakę? Wiele pytań, wiele odpowiedzi. Jeden program turystyczny Zdrzelówka. Każdego tygodnia odwiedzamy niezwykłe miejsce związane z historią i tradycją kaszubską. W tym odcinku odwiedziliśmy z kamerą Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Witam w Muzeum Kaszubskim w Kartuzie, a po naszemu witam wej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzie. Znajdujemy się w zabytkowym budynku z pierwszej połowy XX wieku na parterze i po mojej prawej stronie jest sala poświęcona rybołówstwu, do której idziemy. Prezentuję w mojej ręce tutaj oścień rybacki, jakim dawniej łowiono ryby. I połów odbywał się w ten sposób, że rybacy musieli rybę dźgnąć w taki właśnie sposób. Wieczorem połów się odbywał, więc była im potrzebna przynęta. Nie mogli co prawda tutaj zawiesić rybaka, więc trzymali w ręku kaganek rybacki. Ten kaganek służył do zwabiania ryb światłem. Położono na niego rozżarzone węgle, płomień po prostu tutaj płonął i wtedy ryba, jak widziała światło, podpływała do brzegu. No i za pomocą wtedy ościenia odbywał się połów. Jest to już dzisiaj obecnie sposób zakazany, jest to kłusownictwo i na początku XX wieku Kaszubi już wtedy wykonali wędkę. Po prostu kawałek kija, sznurka, rzemek i w taki sposób właśnie też posługiwano się właśnie do łowienia ryb. Prezentowana łódź jest to łódź wykonana z desek, łódź XVIII-wieczna, wydobyta z dna jezioro Sitno i przede wszystkim właśnie takimi łodziami dawniej wypływano na połowy. Były to wąskie łodzie, więc nie można było na nie wysypać ryb i wtedy przypływało się do brzegu i wysypywało na brzeg jeziora. W środku też jest szufelka. Ta szufelka służyła do wybierania wody, gdyby się tutaj nabrała do takiego czółna. I prezentowane tutaj są również bębenki rybackie, więciarze, które służyły do łapania ryb i raków. Wyglądało to w ten sposób, że jak rak wpadał w taki więciarz, to pod naporem siły to się tutaj rozchylało, a potem się nie mógł wydostać, ponieważ jak chodzi tyłem, to nie mógł znaleźć wyjścia. No i wtedy rybacy wyciągali za pomocą własnych swoich otworów, które tutaj właśnie są z tej strony zaprezentowane. To było zamknięte, a wtedy rybacy po prostu tutaj za pomocą tego wyciągali ryby, raki. Prezentujemy tutaj pływaki, które służyły do nauki pływania. Pochodzą z końca XIX wieku. Dzieci uczyły się pływać w ten sposób, że kładły się brzuszkiem na te sznureczki. Wykonane są z tataraku i z sitowia i utrzymywały to na powierzchni wody, gdyż tatarak nie nasiąka ani sitowie, inaczej jest ze słomą, która zatonęłaby. Zastępowały dzisiejsze koło ratunkowe, kapok albo rękawki, które dzieci zakładają na basen, jak się wypierają, więc też bardzo fajne. Tutaj też oprócz tego widzimy kosz rybacki, który po kaszubsku nazywa się cipa. Jest to cipa, która zakładali rybacy na plecy, jest ona na szelkach. Kiedy była pełna ryb, to wybierali się tutaj z Kartuz bardzo często do Gdańska pieszo i ryby sprzedawali. Taki rybak nazywany był od kosza cipnik. To jest zresztą eksponat, który się bardzo podoba turystom. Zapraszam do kolejnej sali, która prezentuje rolnictwo kaszubskie. Tutaj widzimy formy do torfu. Są to dwie formy, w które Kaszubi wkładali torf, który najpierw wydobyli.
I kiedy ona w takich formach właśnie ten torf się znajdował, to suszono go po to, żeby takim szpadą wyciąć te kostki i tymi kostkami palono w piecach, ponieważ dawniej opalało się domy kaszubskie, czyli hacze, torfem, był to właśnie przede wszystkim główny opał. Natomiast było to również bardzo ważne z innego względu, ponieważ dawniej, pod koniec XIX wieku, niektóre rodziny kaszubskie zwracały uwagę na to, czy na przykład narzeczony ich córki posiada błoto torfowe. Jeśli rolnik torfu nie miał, taki benial, to bywało, że małżeństwo nie dochodziło do skutku. Najwyraźniej po prostu chciano, żeby dziewczyna po prostu miała takiego gbura, który miał ciepły dom. Tutaj prezentujemy buty kaszubskie. Pierwsze buty są to buty drewniane, kwarci, które nosiły kobiety, więc takie damskie typowo szpilki, bo są z obcasikiem. I takie buty były noszone przez kobiety do pracy, do kościoła w niedzielę, a ponieważ wykonane są z lipy, lipa się dobrze rzeźbi, więc najczęściej i najłatwiej właśnie były wykonywane takie buty lipowe. Buty takie były też, służyły do tańca, więc był specjalny taniec wykonywany, albo to był koseder, albo taniec specjalny korkowy. Są właśnie kwarci. Takie kwarci też były często pożyczane, ponieważ no, na Kaszubach dawniej przed wojną i po wojnie była bieda, więc domownicy takie buty pożyczali i chodziło się po prostu najpierw do kościoła, na przykład jedna córka, a potem druga, czyli po prostu buty wymieniano. Te buty to są buty już znowuż dla zamożnych gburów, bo wykonane są ze skóry, z filcu, a podeszwa jest drewniana. Więc takie buty nosili Kaszubi zimą, głównie w okresie zimowym, jak stali na lodzie, było zimno w nogi, ale nie tylko, bo jak jechali sami, też daleko pieszo chodzili, to właśnie w takich butach, w takich klompach. Przed wojną były to buty niemieckie, nosili je wartownicy niemieccy. Więc to nie są walonki takie na Syberii, bo to były całe z filcu. To są typowe właśnie buty, które też nosili rebuce, czyli rybacy. Najciekawsze buty, które wzbudzają zainteresowanie turystów, to są kaszubscy adidasy. Buty słomiane, które Kaszubi wykonywali ze słomy. Jest to splot taki warkoczowy, misternie bardzo wykonany, bo też trzeba dodać, że Kaszubi właśnie piękne plecionki wykonywali. I były to i buty, i różne torebki, bardzo wiele przedmiotów też ozdobnych. No ale buty, tak jak adidasy, to nosili Kaszubi w okresie zimowym. Wtedy zakładali na buty, czyli nosili dwie pary obuwia, dodatkowo te. No i na przykład rebuce, jak stali na lodzie, to łowili ryby. Ciekawostką jest również, że tutaj w okresie zimowym był w kartuzach pewien ksiądz, który też zakładał takie buty, kiedy słuchał spowiedzi. Wtedy, żeby nie zmarzły mu stopy, zakładał dodatkowe adidasy i one bardzo często nie mieściły się w konfesjonale i wystawały poza niego. Wtedy ludzie wiedzieli, kiedy ksiądz słucha spowiedzi, no bo widoczne były adidasy, czyli w takiej tej pluderkaście. Tutaj prezentuję kijankę, czy junkę, dawny sposób prania na Kaszubę. Pranie odbywało się w ten sposób, że wybierano się z taką kijanką nad rzeką, nad jeziorem i wtedy kładło się odzież na kamień. Tym sposobem uderzając odbywało się pranie. Do tego używało się różnych środków ekologicznych, dzisiaj powiedzielibyśmy, bo kasztany mielono i służyły one do prania, łuk także zmielono i wtedy też on takiego środek pierący był używany, a także roślina mydelnica, której korzeń się spieniał i też był wykorzystywany do prania. Z biegiem czasu na Kaszubach był też również postęp i wykorzystywało się już taką pralkę półautomat do prania. Była to pralka, która znajdowała się już w izbie kaszubskiej, więc nie trzeba było wybierać się nad rzekę czy nad jezioro, tylko tutaj do środka, wkładając brudną odzież, wlewając wodę, kobieta kręcąc korbą prała. Pranie odbywało się właśnie takie w domu. Wtedy, kiedy chciało się zmienić wodę, to służył do tego kranik i tutaj odkręcały się i wodę z takiej pralki wylewano. Ponieważ pralka jest to XIX-wieczne, to już po prostu są drewno rozeschło, bo jest tutaj zbyt ciepło. Ale gdyby była mokra woda, to po prostu ona jest napuchnięta, opuchnięta i tych szczelin nie było, więc proszę się nie obawiać, że woda nie wylatywała.
Na zakończenie naszej wycieczki po parterze mam dla Państwa zagadkę. Są to dwa przedmioty, które trzymam w ręku, zabytkowe. W mojej prawej ręce jest to przedmiot wykonany z jałowca, natomiast w lewej ręce jest to przedmiot wykonany z czubka choinki. Ciekawa jestem, czy Państwo wiedzą, do czego służą. Daję Państwu czas na zastanowienie. Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, to podpowiadam, że ten przedmiot jest to dawne znieczulenie, czyli pałka, która służyła do znieczulenia przy wyrywaniu zębów. Dowód na to nawet ślad, że jest lekko uszkodzona, więc jak kowal wyrywał zęby, to po prostu znieczulał w głowę. Natomiast przedmiot w mojej drugiej ręce jest to po prostu dzisiejszy mikser, czyli pokaszubska muntowka, wykonywana bardzo często przez dzieci. To by było na tyle. Kończymy naszą wycieczkę po parterze, a o eksponatach znajdujących się na piętrze opowie Pan Tadeusz. Tutaj już prezentujemy zabawki kaszubskie, mają one ponad 100 lat, a przetrwały dzięki temu, że dzieci nie miały do nich dostępu. Były właśnie montowane na dachu, napędzał je wiatr i tu przedstawiały różnego typu prace domowe. Ona właśnie przedstawia, jak tu knaga głaście, tatki opony kiwu, a memka masło ciźni. Następna zabawka już domowa, też ruchoma na korbkę, była napędzana korbką. Przedstawiała ona tutaj właśnie mielenia zboża na mąkę, mielenia tabaki. Tutaj znajdujemy się w izbie kaszubskiej. Prezentujemy jedno z ciekawszych łóżek, które rosło wraz z dzieckiem. Jak dziecko trochę urosło, wyciągnęliśmy je troszeczkę. Jak urosło więcej, wyciągnęliśmy więcej. Aż do normalnego, jak było dorosłe. Też w dzień było zsuwane, żeby było dużo miejsca. Dawniej było, tak, rodziny były liczne, zdarzały się nawet 12-14 osobowe i wszyscy się mieścili w jednej izbie. Było tak łóżka ustawione, żeby było wygodniej dla gospodarzy. Tutaj następne łóżko prezentujemy dla dziewczynek, też rozsuwane. Porą wieczorową mama wyciągała taką szufladę, słoma, prześcieradło i w takim łóżku spały dziewczynki. W dzień to sunięto, żeby nie zajmowało miejsca, było dużo miejsca. W takim łóżku spały dziewczynki. Kolejne łóżko dla rodziców, też rozsuwane, wysuwało się tutaj szufladę. Firanki były po to, żeby rodziców w nocy muchy nie gryzły. Mama z tatą spała, jak jakieś dziecko zapłakało. Mama się zerwała, wzięła taką pszczółkę Maję do ręki, po kaszubsku dyscyplinę. Trzy na goły tyłek przyciągnęła i był spokój do samego rana. Inne dziecko już się nie odważyło odezwać. Kolejne łóżko jest kawalerskie, panieńskie. W takim łóżku spała najstarsza córka lub syn. Też rozsuwane, jak się ożenił. Czy córka wyszła za mąż, zaszła druga osoba, wysuwali szufladę i mogły spać dwie osoby. Tutaj już prezentujemy różnego typu wyroby z krowiego, z białego rogu. Nie było dawniej złota, srebra, wszystko to było wykonywane z krowiego, z białego rogu. Różnego typu tabakery, brylorczyki, grzebienie, świeczniki, to wszystko było wykonane z krowiego rogu. Też dawniej rolnicy sobie sami siali tabakę na polu. Jak ją zeżniwili, wysuszyli, trafiała ona do takiej miski, po kaszubsku denica, dno chrapate. W drugiej ręce trzymali kij, tobacznik wykonany z jałowca. Ten koniec był ostrzony i mielili liście tutaj właśnie na tabakę. Tobacznik miał też swoje drugie zastosowanie. Jak dziadek w sobotę spotkał się z kolegami na piwku, za długo się zasiedział, za późno wrócił do domu, babcia stawała w drzwiach, miała go schowane za fartuchem, on się pojawił, ona go wyciągała, mówiła, te biejce, jak najmniej z tym kolega ma chłopcu, z tym tobacznikiem utyka jak psa. A na koniec, teraz poczęstuję tabaką, tabaka to jest boskie ziele, zażywają tutaj chłop i ksiądz w kościele, kto wierzy w Boga, niech zażyje z mojego roga, chcemy leso zarzec. O, to jest dobry.